Dzień dobry, raz jeszcze kłaniamy się. Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Jesteśmy w drugiej odsłonie naszego dzisiejszego spotkania. Rozmawiamy o sporze wokół ideologii LGBT, wokół sprawy Michała Esz, pseudonim Margo. I w tej odsłonie pytamy, czy lewica skorzysta na sporze wokół LGBT. A z państwem i ze mną są Jacek Prusinowski, Radio Plus. Dzień dobry, raz jeszcze. Witam ponownie. I Wiktor Świetlik, Tygodnik Sieci, również magazyn telewizji TVP Info. Panowie, skupiliśmy się na Koalicji Obywatelskiej, a teraz pora na lewicę, bo wydaje się, że temat właśnie LGBT, gejów, lesbijek i tak dalej, to domena lewicy. Zresztą kiedyś profesor Rafał Chwedoruk użył takie określenia geje i koleje. No i pytanie, czy teraz rzeczywiście to jest domena lewicy, czy może jest tak, że geje to temat już zaadoptowany przez Koalicję Obywatelską, a koleje no to już temat, czyli te wszelkie sprawy gospodarcze, zaadoptowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Czy jest tu jeszcze miejsce na barykadę urządzoną przez polityków lewicy? Jacek Prusinowski, prosimy. Jasne, że jest miejsce na lewicę w Polsce, tylko że ta lewica miała taki moment przed wyborami parlamentarnymi i sam wynik wyborczy też nie był zły. Miała całkiem niezły moment. No teraz jest strasznie porozbijana. Wiosna, której już w zasadzie nie ma. Partia Razem ze swoimi problemami finansowymi, które myślę, że dla niej elektoratu mocno nadszarpnęły wizerunek tej formacji. No i w ogóle teraz lewica jako taka akurat bez partii Razem, bo partia Razem nie głosowała za podwyżkami, z tematem podwyżek, który jest akurat dla niej szczególnie niewygodny i niekomfortowy. Zachowanie lewicy wyborcom w kryzysie może się mocno nie podobać. No, tematy LGBT są dla niej wygodne i to jest wiatr w żagle dla tej formacji, ale myślę, że niewystarczający do tego, żeby jakoś na trwałe odbudować tę swoją silną przecież jeszcze kilkanaście lat temu pozycję, więc na pewno pomaga to tej formacji, ale nie doprowadzi jej do poziomu, powiedzmy, 15 punktów procentowych, no chociaż do wyborów parlamentarnych to jest jeszcze tak daleko, że może się wszystko tak naprawdę jeszcze wydarzyć. Jak wiemy, polska polityka jest takim nieprzewidywalnym żywiołem, rzeczywiście trudno tutaj wróżyć. Pytanie do Wiktora Świetlika. Jeśli nie LGBT, to co? Może już tutaj lewica powinna gdzieś pakować manatki i myśleć o wyprowadzce z wiejskiej? Lewica, tak naprawdę lewica w Polsce zawsze kończyła się jednym, czyli postkomuną. Bo jeżeli spojrzymy na wszystkie inicjatywy lewicowe, lewicy jakiegoś rodzaju lewicy alternatywnej, tak, lewicy niepostkomunistycznej, to no, 30 lat po upadku komunizmu, one wszystkie kończyły tak samo. Kończyły się Leszkiem Millerem, tudzież jakimiś innymi Cimoszewiczami czy starymi działaczami lewicowymi, którzy mieli, znaczy postkomunistycznymi, przepraszam, nie lewicowymi, którzy mieli struktury i tak dalej. Tak było z Unią Pracy, tak było z wieloma innymi tego rodzaju inicjatywami. One kiedyś były, to były inicjatywy takie bardziej nastawione na sprawy pracownicze, właśnie na dystrybucję dóbr. No a dzisiaj są właśnie bardziej skupione na tych sprawach ideologicznych, no ale widzieliśmy losy Adriana Zandberga, tak, który no właściwie no był człowiekiem, który zupełnie nie był związany z postkomunistyczną lewicą i wydawało się, że jest jej wręcz wrogi. No, reklamował się jako człowiek, który właśnie gdzieś tam urodził się w Danii, tak, który jest wychowany właśnie w duchu tej takiej nowej europejskiej lewicy liberalnej, później bardziej takiej już tęczowej, aczkolwiek to akurat ten polityk bardzo mocno na to nie naciskał. No, skończyło się oczywiście Leszkiem Millerem i może nie Leszkiem Millerem, ale tą ekipą postkomunistyczną. No, ale teraz obrońcy tego sojuszu mogą mówić hola hola, ale znaczy, Leszek Miller to przecież Unia Europejska, to NATO i tak dalej. Leszek Miller to właściwie jest bliższy Platformie dzisiaj, tak, pomimo że tam wystąpił z Europejskiej Partii Ludowej, no ale nie zmienia to faktu, że, znaczy nie zapisał się do Europejskiej Partii Ludowej, no ale nie zmienia to faktu, że z Włodzimierzem Czarzastym, czyli jeszcze gorzej na dobrą sprawę, tak, i ordynacką. No i to właśnie te młode, nowoczesne lewice kończą na ulicy, gdzieś w okolicach ulicy Ordynackiej i dawnego PZPR-u, bo tamci mają struktury i mają też jeszcze trochę elektoratu tego postkomunistycznego, który, jak się okazuje, jest nadal chyba silniejszy niż ta, no,
ten żywioł taki właśnie bliższy tej takiej lewicy progresywistycznej w stylu europejskim, czyli właśnie tej takiej domagającej się rewolucji obyczajowej, ale nie zmienia to faktu, że ja bym nie bagatelizował tych postulatów zupełnie, ponieważ one mają silne jednak oddziaływanie w środowiskach akademickich. Właściwie moim zdaniem w środowisku artystycznym panuje wręcz terror tego rodzaju postulatów. To znaczy, jeżeli chodzi o muzyków, jeżeli chodzi o aktorów, ci, którzy nie podpisują się pod tęczowymi postulatami, nie wykonują jakichś gestów w tym kierunku, są narażeni na bardzo silne ostracy ze swojego środowiska. Więc to działa i to się będzie poszerzało. I ja bym tego nie bagatelizował, a równocześnie tylko mądra kontrakcja kulturowa może w jakiś sposób z tym walczyć. Tak naprawdę problem jest taki, że strona konserwatywna dzisiaj nie ma takich liderów, jeżeli chodzi o kulturę. Tak? Nie ma jakichś talentów, które były kiedyś. Ludzi, którzy są w stanie pociągać za sobą młodych ludzi, generalnie rzecz biorąc. No jeśli mówimy o gwiazdach, można powiedzieć, prawicowej kultury, o ile jeśli można w ogóle ubierać w jakieś polityczne szaty kulturę, to zazwyczaj mamy na myśli jakichś aktorów, o których po prostu zapomnieliśmy, jakichś artystów, którzy cały czas śpiewają na jedną nutę, i tak to niestety zawsze przecież są prawicowi aktorzy, bo Jerzy Zelnik jest, tak? No to właśnie etapowy, to się zawsze to się, bardzo go lubię, tak naprawdę jest oczywiście kilka innych nazwisk. Jest bardzo wielu ludzi, którzy mają w gruncie rzeczy konserwatywny światopogląd, ale nie reklamują się z nim nadmiernie, bym powiedział. Po pierwsze, ze strachu ze względu na ostracyzm właśnie środowiskowy. Po drugie, że często za mocno byli przez tą stronę pisowską, próbowano ich za mocno pakować w buty polityczne. Zresztą trochę tak było z Jerzym Zelnikiem. Ale o kulturze jeszcze porozmawiamy, chociaż jest to temat naprawdę bliski mojemu sercu i myślę również sercom naszych widzów. Pytanie do Jacka Prusinowskiego. Właśnie, co z Adrianem Zandbergiem? Czy tutaj realizm polityczny, kalkulacja, czyli uwikłanie się w sojusz, który jednak dał miejsce w parlamencie, był ważniejszy niż idee? Czy tutaj partia Razem straciła wizerunkowo na sojuszu z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, teraz występującym już staje się tylko pod nazwą Lewica? Rozpłynęła się oczywiście w tej lewicowej koalicji, chociaż partia Razem swoją odrębność zachowa o tyle, że ona nie będzie w partii, która ma się nazywać Lewica. Cały czas tam procedura chyba rejestrowania tej formacji łączącej SLD i Wiosnę Roberta Biedronia trwa jeszcze. To się nie dokonało, ale partia Razem będzie we wspólnym klubie. Partią jednak pozostanie odrębną, więc tutaj wyraźnie Adrian Zandberg chce jednak iść trochę swoją drogą i jakieś pole manewru sobie zachować, tak? Jeżeli Lewica będzie miała mniejsze, większe problemy, to w takiej sytuacji zawsze można zrobić krok w bok, pewnie w tej sytuacji krok w lewą stronę i pokazać, że my jesteśmy jednak trochę inni. Od początku byliśmy inni, tę swoją tożsamość zachowaliśmy. Jednak do tej kultury tylko trochę nawiążę i do jednej osoby, bo redaktor Świetlik mówił, że Prawo i Sprawiedliwość potrafi zniechęcić nawet życzliwych sobie ludzi kultury. No, ostatnio historia była głośna z Cezarym Pazurą, którego wykorzystano mocno do sporu, do rozgrywki z Robertem. Z Januszem Gajosem. Z Januszem Gajosem. Oczywiście i zrobimy to wiadomości, i Cezary Pazura odpowiedział, i nie była to miła odpowiedź dla wiadomości, dla tego, co zrobiły, więc sporo w tym racji faktycznie, że jest ktoś, kto ma poglądy konserwatywne i w wielu akcjach, które tak można określić, jakichś akcjach społecznych też chyba brał udział Cezary Pazura, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, to była akcja, między innymi zdaje się Nie wstydzę się Jezusa, ale skoro jest z nami przedstawiciel TVP Info również, znaczy, nie będę mówił jako przedstawiciel, tak, no powiem co myślę o tej sytuacji, znaczy nie, może nie o tej sytuacji, tylko generalnie rzecz biorąc. Ja myślę, że takie jednak, bo tam jakiegoś rodzaju błędy się zdarzają mediom zawsze, natomiast ja myślę, że to jest jednak też
przykład, ja znam sporo takich przykładów, nie chcę bardzo mówić, bo to dotyczy też tych osób, które znam, czy sytuacji, które znam prywatnie, ale gdzie po prostu ludzie o konserwatywnych poglądach nie reklamują się z nimi, czy pozostawiają je w domu ze względu na ostracyzm środowiskowy i ciśnienie tych środowisk liberalnych, czy środowisk tęczowych, bo tak naprawdę ta ideologia bardzo mocno jest zakotwiczona właśnie w świecie kultury, więc ja bym tutaj się tak potwornie jakoś na tym pazurze i tak dalej nie skupiał, no bo myślę, że problem jest dużo szerszy, jeżeli chodzi właśnie o tą przytłaczającą masę. Ja widziałem dość mocne ewolucje, to właściwie mogę to na dobrą sprawę powiedzieć, widziałem dość mocną ewolucję męskiego grania, na przykład, tak jak to wyglądało, gdzie rzeczywiście kilka lat temu była to po prostu fajna impreza, gdzie na dobrą sprawę unikano raczej polityki po to, żeby po prostu dostarczyć ludziom dobrej jakości muzyki czy rozrywki, a dzisiaj mamy do czynienia z takim tak naprawdę aktem ideologicznym. Nie wierzę, że ci wszyscy wykonawcy mają takie poglądy. Oni po prostu, żeby w tym funkcjonować, oni się muszą w nie wpisać. No ale z drugiej strony mamy takie wypowiedzi jak chociażby Nika Cave'a, który mówił o tej ponurej religii poprawności politycznej, która właśnie urosła do rangi religii, co według niego jest szkodliwe, jest niebezpieczne. Także takie wypowiedzi też się trafiają, ale drodzy panowie, widzę, że nas ciągnie w kierunku kultury, a my tymczasem rozmawiamy o lewicy. Czy lewica skorzysta na sporze wokół LGBT? Ale jeżeli mogę, nieprzypadkowo nas ciągnie, bo ciągnie nas dlatego, że bronią, której używa dzisiaj lewica, jest przede wszystkim właśnie ten obszar, kultury właśnie. To jest tak naprawdę jedyny taki, no można powiedzieć, pole frontu, w którym ona jest i mocna, i na którym walczy. Oczywiście, no kultury, no w sensie instytucji. No można też powiedzieć, że ma po prostu nosa, może tego nosa brakuje prawicy, ale teraz już pytanie do Jacka Prusinowskiego, wracamy już teraz ściśle do lewicy. Może warto byłoby pomyśleć o zmianie lidera, zmianie frontmana, bo każdy od prawa do lewa mówi, że no tak, ten Zandberg, można się z nim nie zgadzać, ale to jest urodzony lider. No tymczasem Zandberg w wyborach prezydenckich nie wystartował, jednak kalkulacja okazała się dla Włodzimierza Czarzastego ważniejsza. Tak przynajmniej można odczytać decyzję o wystawieniu Roberta Biedronia, który miał swoje problemy, a mimo to został kandydatem całego lewicowego bloku. Może tu jest problem jakiś wizerunkowy, może tutaj potrzeba właśnie takiego urodzonego frontmana z krwi i kości, a nie starego partyjnego wyjadacza. Słyszałem nawet taką wersję, że Adrian Zandberg mógł być kandydatem lewicy na prezydenta, ale sam nie chciał, stwierdził, że to jeszcze nie jest ten moment. Wolał poczekać. Nie dam sobie oczywiście uciąć ręki, że tak właśnie było, ale niewykluczone, że Włodzimierz Czarzasty chciał oddać mu pole, no bo to z jednej strony też jest tak jak z Robertem Biedroniem, że posłał Roberta Biedronia w ten bój, no i lewica miała jeszcze jesienią trzech liderów, teraz ma w zasadzie dwóch, bo o Robercie Biedroniu z takim wynikiem trudno mówić jeszcze jako poważnym liderze. Z pewnością Włodzimierz Czarzasty dla młodych wyborców nie jest atrakcyjną propozycją, ale jak redaktor Świetlik zauważył, siła lewicy w dużej mierze to ciągle bierze się jednak na starym elektoracie, który całe życie głosował na Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą i szuka gdzieś formacji, która jest, jeśli nie, no tutaj to mamy no w prostej linii spadkobierczynią w końcu PZPR i myślę, że to jest ta baza wyborcza ciągle, która no, pozwala SLD czy lewicy w ostatnich wyborach na przekroczenie progu wyborczego. Pytanie, jak długo będzie pozwalać na to? No, tu też odniosę się jeszcze do redaktora Świetlika, mówił, że wśród młodych osób te kwestie LGBT są bardzo ważne i absolutnie się z tym zgodzę. Myślę, że czas gra jednak na korzyść takich osób jak Adrian Zandberg, bo nie mam zbyt wielu znajomych wśród nastolatków, uczniów liceum czy studentów w okolicach 20 roku życia, ale jeżeli już mam i słucham tego, co dzieje się w szkołach czy na uczelniach, to faktycznie chyba za kilka lat na tych sprawach będzie można ugrać więcej niż dzisiaj. Dla sporej części tych młodych osób postulaty środowisk LGBT, czy po prostu takie postulaty jak związki partnerskie chociażby, to są bardzo ważne sprawy, które
którymi kierują i będą kierować się, podejmując wyborcze decyzje. No, aczkolwiek my już mamy do czynienia z sytuacją, gdzie historia pod tytułem związki partnerskie to już jest taka mocna przeszłość, bym powiedział, jeżeli chodzi o postulaty tych środowisk, no bo w tym momencie no mamy tak naprawdę tak postulaty, na dobrą sprawę, podstawowy postulat jest postulatem negacji biologii. Nie, ale czy, o biologii już będziemy musieli niestety porozmawiać w innym programie, bo nas ogranicza czas. Kogoś ogranicza biologia? Nie jestem, więc może dobrze. Nas ogranicza czas. Dziękuję moim gościom. Wiktor Świetlik, Tygodnik Sieci, również telewizji TVP Info, Jacek Prusinowski, Radio Plus. Dziękuję serdecznie, panowie. Dziękuję bardzo. A my, widzowie, widzimy się już za chwilę w nieco innym temacie z innymi gośćmi. Do zobaczenia.